Ci tutaj przychodzimy, by z jednej strony dziękować. Dziękować za dar życia świętej pamięci Janusza, za dobro, które uczynił, by wspominać to, co dobre wydarzyło się dzięki niemu. Ale także przychodzimy, by się za niego modlić. Ponieważ tak jak każdy z nas miał swoje grzechy i upadki, dlatego stanowimy dzisiaj wspólnotę Kościoła, wspólnotę ludzi wierzących, którzy modlą się za niego, by dobry, miłosierny przyjął go do swojego królestwa. Już zawsze potrafił wychodzić dalej w swoich marzeniach, w swoich planach i te plany realizował, a miał ten dar, że do swoich pomysłów, do swoich zamierzeń potrafił zachęcić innych. Zawsze umiał, miał to coś, co pozwalało mu zgromadzić wokół siebie ludzi, którzy podążali razem z nim. Miałem szczęście być w tym gronie i znać Janusza od 30 lat. Różne były koleje naszej znajomości. Można było się z Januszem kłócić, nie można było się na niego gniewać. Można było iść za nim, uczyć się wiele od niego i patrzeć na to, że zawsze potrafił się podnieść nawet w najtrudniejszym momencie. To kiedyś powiedział mi coś takiego, kiedy coś mu nie wyszło w życiu. Mówi, próbuję robić różne biznesy, a ja się znam taki sam, na wydawaniu gazet. I to powinienem robić. I zaczął to robić. Odkąd pamiętam, ja już miał kilka marzeń. Chciał wydawać gazety. Kochał swój ekspres wieczorny, który spędził wspaniałe lata życia. Chciał wydawać książki. I na koniec to mu się udało. W jego ulubionym reportażu kryminalnym opowiadał mi i innym młodszym kolegom, tak jak wspaniale spędzał czas na Absolu, kiedy na Wybrzeże Słoneczewskie tętniło życie. Marzył, żeby tak było. I dobił ten nie tylko święty Zury, który gromadzi setki tysiące mieszkańców Słoneczewa, ale na dużym rzeku dzieje się coraz więcej. Wydawał książki, wydawał gazety, szedł naprzód i zawsze przy każdym z tych dzieł zostawiał ze sobą dobro i zostawiał ludzi, których czegoś więcej nauczył. Bo przy Januszu można się było uczyć szybko i intensywnie. Sam zawdzięczył wielu, zwłaszcza w pierwszych latach pracy zawodowej, kiedy dzięki Januszowi, dzięki jego bezpośrednim czasem, bezkompromisowym uwagom, uniknąłem później wielu wpadek, wielu naiwnego podejścia do wielu sytuacji. Wszystkich chciał nauczyć pisać. I ci, którzy z nim pracowali, taką umiejętność posiadali się tylko chcieli od niego czerpać. I kochał Sochaczew. Cieszył się wszystkim, co działo się dobrego w naszym mieście. Mógł godzinami opowiadać o swojej ulicy Rejmowej, o dawnym Sochaczewie. Ale nie tylko opowiadał, nie zatrzymywał te wspomnienia w publikacjach. Czy to na łamach Ekspresu Sochaczewskiego, czy książek Spacerkiem do Sochaczewa. Jeśli w proch się obrócisz, ale Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym, żyj w pokoju. Przeto, Boże, wdownić to nasza.